Przewodniczący Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego Solidarności, pan Marian Jurczyk. 30 sierpnia 1980 roku pan właśnie jako pierwszy obok wówczas wicepremiera Barcikowskiego podpisał protokół ustaleń w sprawie wniosków i postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Był pan przewodniczącym tego komitetu. Proszę pana, pytanie. Czego oczekiwał pan, podpisując to porozumienie? Jakie pan wiązał nadzieje z podpisaniem tego porozumienia? Cofamy się do roku 80. Tak, o czym pan wówczas myślał? Jest to, panie redaktorze, pytanie naprawdę bardzo obszerne. Można dużo mówić na ten temat. Ja tak może tylko w wielkim skrócie. Przede wszystkim zmian społecznych w naszym społeczeństwie, zmian ekonomicznych, no i oczywiście zmian politycznych. Może tak w wielkim skrócie, zmiany społeczne, jak ja to sobie po prostu wyobrażałem. Wiadomo było, że do sierpnia ubiegłego roku społeczeństwo polskie było traktowane niezgodnie z wolą ludu. Nie było tej wolności. I w jednym zdaniu, był to po prostu taki dodatek do produkcji. Tak być nie może. Każdy człowiek musi mieć zagwarantowaną swobodę. Jeżeli chodzi o sprawę ekonomiczną, klasa robotnicza była wykorzystywana nie w prawidłowy sposób. Wymagano od ludzi dużo ciężkiej pracy, natomiast płace i warunki, jakie człowiek za tą pracę powinien mieć stworzone, tych warunków nie było. I to było po prostu przyczyną tego zrywu. Musiało to ulec zmianie. Sprawa polityczna również w wielkim skrócie. Chodziło nam przede wszystkim o związek zawodowy, o prawdziwy związek, który będzie godnie reprezentował klasę robotniczą. I jak wiadomo, przez 30 z czymś lat tego związku nie było. To tak w wielkim skrócie. Proszę pana, a jak pan ocenia dzisiaj, po roku, czy te nadzieje i te pana oczekiwania się spełniły? Polityczne rozumiem tak, bo związek jest. Ja mogę, może powiem w ten sposób. Nie jest to to, czegośmy oczekiwali. Niemniej jednak wierzę głęboko w to, że to wszystko osiągniemy. Jedno jest ważne, że przez ten rok czasu, jest to czas i dużo, bardzo duży i można powiedzieć, że i mały. Jedno jest pewne, zbudowaliśmy potężną organizację związkową Solidarność. Ja to oceniam, jest to zbudowany fundament.